Tragiczna śmierć Kazimierza Dejny. Wiadomość o tragicznym wypadku otrzymaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Przykre jest przekazywanie informacji o niespodziewanej śmierci, tym bardziej jeśli dotyczy człowieka znanego, powszechnie cenionego. A takim był bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu, Kazimierz Dejna. Jestem jednak przekonany, że na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich sympatyków sportu. Here's Kadoka, away from Beanie. Dejna! Oh yes! W wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych zginął jeden z najlepszych polskich piłkarzy, Kazimierz Dejna. Przez wiele lat był zawodnikiem warszawskiej Legii, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Polski. W latach 70. był filarem naszej reprezentacji narodowej, która wywalczyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W finale strzelił obie bramki Węgrom. Dwa lata później grał w narodowej drużynie na Mistrzostwach Świata w RFN. W kraju piłkarzem roku wybrano go czterokrotnie. Był trzecim piłkarzem Starego Kontynentu. 102 razy grał w reprezentacji, strzelił 45 bramek. Jeszcze kilka tygodni temu wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji z lat 70. grał w Mistrzostwach Świata Weteranów. Wciąż zachwycał swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami i takim mistrzem pozostanie w pamięci Kazimierz Dejna. Wydarzeniem tygodnia był wielki koncert z udziałem artystów światowej sławy, który odbył się w Teatrze Wielkim w Warszawie w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Koncert zakończył się wczoraj o godzinie 22.30. Brawa dla wykonawców trwały wiele minut, a potem w kuluarach Teatru Światowej Sławy artyści spotkali się z prezydentem Wojciechem Jaruzelskim i jego małżonką oraz marszałkiem Sejmu Mikołajem Kozakiewiczem i premierem Tadeuszem Mazowieckim. Gratulowano wybitnemu dyrygentowi Leonardowi Bernsteinowi i śpiewaczce Barbarze Hendrix. Słowa uznania wyrażono sławnemu dyrygentowi Krzysztofowi Pendereckiemu, a podziwu aktorce skandynawskiej Liv Ullmann. Jesteśmy dumni, iż to spotkanie odbywa się w mieście, które było starte z powierzchni ziemi, które odrodziło się wysiłkiem całego naszego narodu. Jesteśmy dumni, że to spotkanie odbywa się w kraju i w państwie, którego miało nie być. Leonard Bernstein wspominał swój poprzedni pobyt w Polsce, cieszył się na wizytę w Krakowie, a Wojciechowi Jaruzelskiemu życzył odwagi w decyzjach dotyczących przyszłości kraju. Ja jestem żołnierzem, musi być żołnierz odważny. Barbara Hendrix, kiedy dowiedziała się, że Tadeusz Mazowiecki jako chłopiec marzył o karierze dyrygenta, życzyła, by z powodzeniem dyrygował rządem. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że musi się nam powieść, że jesteśmy skazani na to, że muszę nam Z danych Głównego Urzędu Ceł wynika, że w pierwszym półroczu wartość przywiezionych towarów w tak zwanym prywatnym imporcie jest niemal trzykrotnie większa niż w roku ubiegłym. Oznacza to wzrost o prawie 50 miliardów złotych i dotyczy tylko tych towarów, które po przywiezieniu do kraju zgłoszono w izbach skarbowych. Tą drogą trafiło na rynek m.in. 3000 ton kawy, ponad 1,5 miliona metrów bieżących tkanin i 630 tysięcy ręcznych zegarków elektronicznych. Powiększa się lista włamań do kościołów. Tym razem dokonano kradzieży w katedrze oliwskiej, będącej zabytkiem klasy zerowej. Skradziono tu obraz pędzla Hermana Hanna Biczowanie, pochodzący z 1622 roku. Dzieło to przedstawia Chrystusa w momencie przywiązywania go do słupa i bicia rozgami przez oprawców. W meczu ŁKS-u z Górnikiem Zabrze w relacji z Łodzi. ŁKS, białe stroje, mógł i powinien rozstrzygnąć na swoją korzyść mecz z Górnikiem Zabrze już w pierwszej połowie. Niestety żadnej z wielu sytuacji podbramkowych łodzianie nie wykorzystali. Strzały Stefańskiego, Leszczyńskiego, Ziobera czy Będkowskiego były nieskuteczne. W drugiej części meczu nadal grał ŁKS, ale gole zdobywał Górnik. Dwie piękne bramki dla Zabrzan strzelił Ryszard Cyroń. Pierwszą w 50, drugą w 63 minucie. Honorowego gola dla ŁKS zdobył w 75 minucie Podolski po podaniu Ziobera, ale ŁKS przegrał z Górnikiem 1-2. W sobotnim wydaniu to wszystko. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.